Zastanawiałam się, czy nie przywitać pani tak czule i sympatycznie, mordeczko moja, bo tak się mówi czasami, jak się chce tak na kogoś... Na komisjach sprawiedliwości i praw właśnie, człowieka. No właśnie, tak. Bo oczywiście nawiązuję do słów poseł Pawłowicz, tak. Która po raz kolejny w chamski sposób się odezwała, mówiąc o pani... Lewacka mordo. Lewacka mordo, no tak. Właśnie. Mam olbrzymi dystans do tych słów, bo ja mam pełną świadomość tego, że to może być nawet celowe działanie ze strony pani Pawłowicz, ze strony pana Piotrowicza, który także pozwala sobie na przekraczanie pewnych granic, czy innych posłów Prawa i Sprawiedliwości, aby przykryć to, co się tak naprawdę dzieje. Na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w tym momencie jest domykany system ręcznego, dosłownie ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości. Kolejne kompetencje, już takie resztki zostają oddawane w ręce kolejnych polityków albo namiestników jakichś Prawa i Sprawiedliwości, które mają na celu domknąć ten system właśnie takiego ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości. I to jest to, o czym powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.